Taki piękny kadr, może też i ptaki słychać. Mamy tutaj rezerwat Kępa Redłowska. Kawałek się przejdę i opowiem, a może dopowiem, spacerując. To jest w ogóle taki las, który będący rezerwatem, który prowadzi na bardzo ciekawe, takie trochę momentami survivalowe zejście na plażę. Nam się zdarzało wielokrotnie tędy schodzić. W ogóle jest super miejsce do kąpieli przy pewnym zejściu, bo tutaj też nie jest jedna oczywista droga. Tutaj nam się zdarzało też spotykać dziki, a dokładnie nawet niejednokrotnie. Tutaj nawet kiedyś, jak przyjechaliśmy, była dosłownie na ulicy niedaleko rodzinka dzików. Ja cały czas jestem Fiordipane, Profumo di Firenze, które są fenomenalne na mnie, zwłaszcza w taką pogodę. Są niesamowicie smakowite, takie kremowe, takie szlachetne i tyle ciekawych niuansów. I te wypieki, ten chleb, ta piekarnia, to jest w sumie rzadka kwestia. Mamy tutaj rezerwat przyrody Kępa Redłowska. Natomiast testuję też ten obskurus. Nie do końca moje klimaty, bo w przypadku Fiordipane zaskoczyło od razu. Zaskoczyło od razu do tego stopnia, że od pierwszego psiknięcia tej próbki z Luxury for Less w zasadzie ja od razu po prostu tak niesamowicie dobrze czułam się komfortowo i ten jest taki po prostu miękki i otulający i smakowity. No, on jest naprawdę super, biorąc pod uwagę w ogóle, że jest to gourmand, taki gourmand kwiatowy. Ja z gourmand różnie, ale naprawdę jest ciekawy, bo ma różne niuanse, bo jest przełamany, bo nie jest taki monotonny, nie jest na zasadzie jakiś po prostu mleczny i tyle. Nie jest jakiś mleczno zasłodzony, nie jest jakiś taki właśnie te wszystkie mleko, kokosy, toffee, karmele. On jest ciekawy, on ma trochę irysa, trochę tulipan, trochę fiołek. Ta słodkawość nie jest zasłodzona i momentami bardziej ta piekarnicza, że tak powiem, chlebowa, no to czasami mniej. Mogę powiedzieć, że na skórze on się może trochę wypłaszcza z czasem, więc ja go tak na przykład nie będę go nigdy wąchać tak typowo z nosem w nadgarstku czy coś takiego. Bardziej ta aura, która cała mi teraz towarzyszy, czyli na przykład w te miejsca, gdzie zaaplikowałam, on się tak może trochę wypłaszczył, ale cały czas wokół mnie czuję tę przepiękną, taką wieloniuansową aurę, smakowitą, komfortową, miękką, otulającą. No dzisiaj jest zimno, także idealnie. Obskurus, iglaki, trochę czegoś tam dymnego, wędzonego, drewna, trochę czegoś upojnego. W pewnym momencie korzenność, dosyć goździkowość i właśnie w pewnym momencie w ogóle kadzidło, które się sakralizuje i po czasie głównie właśnie kadzidło kościerne, goździki, za którymi nie przepadam, i iglaki. Takie iglaki z goździkami, trochę jak w Zagorsku, gdzie właśnie też jak się pojawiają goździkowość przy tych iglakach, to mi to nie pasuje. Pasuje mi ten efekt właśnie zielonych lasów, nawet zielonych iglastych, właśnie dochodzi kadzidło, ale schodzą goździki tutaj też. Właśnie kadzidło, ale pięknie ptaki słychać. I że ja mam słuchawki, to wygłuszę, ale tak słyszę. Więc kadzidło, goździki, niestety po czasie coś na skórze, coś w stronę ogórków kieszonych, czyli ja takich motywów już w ogóle nie lubię, także obskurus na nie.